Cześć, witajcie, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie recenzję oraz streszczenie książki LEGO Ninjago z Pinjitsu Brothers Klątwa Kociego Oka. Ale zanim się zaczniemy, to nie wiem czy wiecie, ale tylko 1% osób nie subskrybuje tego kanału. No a ty jesteś tym 1%, więc wiesz co robić. A jeśli sam film wam się spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę. Dziękuję też wszystkim wspierającym, a już zapraszam was do oglądania. Więc na samym początku omówię wam książkę tak bezspoilerowo. Więc Wu oraz Garmadon dostają zadanie od pierwszego mistrza z Pinjitsu, czyli swojego ojca, którego swoją drogą twarz jest w tej książce, więc tak ona wygląda i wielka tajemnica Ninjago rozwiązana. Ale wracając, dostają oni za zadanie odnaleźć jakieś tam ziele herbaciane, które rośnie tylko na wybrzeżu północnego oceanu i ogólnie te ziele jest w stanie oczyścić Garmadona ze zła. Ale jak się już pewnie domyślacie, ktoś musiał im w tym przeszkodzić, no bo finalnie Garmadon stał się zły. I też jakby cała historia przedstawiona w tej książce jest zapowiadana przez mistrza Wu, to mi się jakoś za bardzo nie podoba, no ale za dużej różnicy to w sumie nie robi. Ja ogólnie wam tą książkę polecam, bo to jest coś w sumie nietypowego jak na Ninjago. Poznajmy tam nowe, ciekawe rzeczy, których w serialu nigdy nie było. Też możemy zaobserwować, jak powiedzmy, Garmadon przechodzi na ciemną stronę mocy, więc naprawdę polecam wam kupić tą książkę i ją po prostu przeczytać. Zanim przejdziemy jeszcze do streszczenia, to może wam tą książkę pokażę. Więc jak ona wygląda, sama okładka jest dla mnie naprawdę ładna. Z tyłu mamy opis fabuły, w sumie jest bardziej spoilerowy niż ten, co ja wam przedstawiłem. I też mamy tutaj takie coś. Poleca Brodaty Geek, juror polskiej edycji LEGO Masters. Ale dobra, my już przechodzimy do krótkiego streszczenia, no w sumie nie takiego krótkiego, no ale takiego, wiecie, bez jakichś tam detali. Pewnego deszczowego dnia ninja trenują na placu przed klasztorem, ale w większości się to po prostu nie podoba. Nagle Jay przychodzi z parasolką, która mistrzowi Wu coś przypomina i postanawia naszym ninja opowiedzieć historię. Więc tak jak już wcześniej mówiłem, pierwszy mistrz z Pinjitsu wysłał Garmadona oraz Wu na wyprawę. Lecz Garmadonowi za bardzo nie chce się tam iść, ale Wu w końcu go do tego zmusza. Po drodze zatrzymują się w wiosce, żeby coś zjeść. W końcu docierają oni do lasu, w którym natrafiają na stwora. Próbują go pokonać za pomocą Spinjitzu, ale się im to nie udaje. Garmadon oraz Wu szykują się już na pożarcie, aż tu nagle z góry zeskakuje jakaś kobieta i pokonuje potwora za pomocą Spinjitzu. I po zdjęciu maski okazuje się, że jest ona pół kotem i pół człowiekiem, a w dodatku ninja. No i nasi bracia postanawiają, że będą za nią podążać. Ale że robi się już ciemno, to postanawiają, że rozbiją obóz i rozmawiają na temat spotkania w lesie. Następnego dnia wyruszają oni w dalszą podróż i podczas rozmowy słyszą oni nagle krzyk. Obracają się, a tam w ich stronę biegnie cała armia zielonych wojowników z kocimi uszami. Udało się im ich pokonać, ale zbliżają się już kolejni, więc Wu oraz Garmadon postanowiłem, że będą uciekać. Biegli oni tak szybko, że nie zauważają przed sobą klifu i do niego wpadają. Wtedy pojawia się znajoma postać, która uratowała ich w lesie. No i tym razem również ich ratuje. Dowiadujemy się, że ta kotka ninja ma na imię Nineko, a ci zieloni wojownicy to jedynie byli bandyci i również dowiadujemy się, że kiedyś Nineko uczyła się u pierwszego mistrza z Pinjitsu, ale odeszła. Wu i Garmadon podążają za Nineko, aż docierają do jej domu, w którym Nineko powiedziała im, jak spotkała pierwszego mistrza z Pinjitsu i dowiadujemy się, że nie zawsze była kotem. I po opuszczeniu klasztoru wymyśliła ona swoją własną sztukę walki o nazwie Katjutsu. Wu oraz Garmadon od razu się zaciekawili i chcieli się tej techniki nauczyć. Nineko zgodziła się, ale pod jednym warunkiem. Mieli oni dla niej zdobyć klejnot kociego oka, który ukradli jej ci zieloni bandyci. Bracia spytali się jej, czemu sama nie może go odzyskać i odpowiedziała im, że na klejnot zostało rzucone zaklęcie, które jej to nie umożliwia. Wu oraz Garmadon przez chwilę dyskutowali, czy na pewno powinien to robić, ale w końcu postanowili, że tak. I zaczął się trening. Nie będę wam tutaj opisał dokładnie, jak przebiegał trening, ale możecie się domyślać, że na początku im w ogóle nie szło, no ale w końcu nauczyli się nowych technik. Nineko obiecała naszym braciom, że jeśli się nauczą Katjutsu, to opowie im dokładniej historię, jak poznała ich ojca. Więc pewnego dnia, jak była ona jeszcze dzieckiem, pierwszy mistrz z Pinjitsu przełapał ją na kradzieży, ale mimo wszystko przygarnął ją i zaczął ją trenować. Lecz niedługo po jej 18 urodzinach w klasztorze zniknęła jedna z katan i pierwszy mistrz z Pinjitsu oskarżyło to Nineko. Tłumaczyła mu się ona, że to nie ona to zrobiła, no ale on nie chciał jej wierzyć i przez to wyrzucił ją z klasztoru. Następnie Wu oraz Garmadon wyruszyli na podróż, by zdobyć klejnot kociego oka. Po drodze zauważyli pewną postać w trzcinie, którą zaatakowali i okazało się, że jeden z tych zielonych wojowników, który powiedział im, że to Nineko jest zła, a nie oni. Powiedział im on również, że wcale nie ukradli Nineko żadnego klejnotu i przedstawi się jako Dillon. Okazał się być członkiem zakonu Felis, który broni klejnotu kociego oka od stuleci. Kamień ten daje kotom 9 żyć, ale jeśli jakiś kot zdobędzie ten klejnot, zdobędzie również wszystkie życia, które są w nim zawarte.
czyli stanie się tak właściwie nieśmiertelny. Lecz góra, na której znajduje się owy klejnot, jest chroniona przez zaklęcie, żeby żaden kot nie mógł się na nią wspiąć. Wu szybko połączył wszystkie fakty, a Dillon dodał jeszcze, że użyła ona czarnoksięstwa, by zamienić się w kota. Wu wierzył Dillonowi w przeciwieństwie do Garmadona, no i zaczęli się między sobą kłócić. I w końcu Garmadon zdecydował się wrócić do Nineko, a Wu poszedł wraz z Dillonem. Garmadon powrócił do domu Nineko i opowiedział jej, co się stało. A Nineko przyznała się do tego, że jest czarownicą i zaczęła opowiadać mu o tym, jak za cel ustaliła sobie stać się potężniejszą od pierwszego mistrza z Pinjitsu. Wiedziała, że on może żyć z 1000 lat, więc dlatego chciała stać się nieśmiertelna. Garmadon wahał się, czy aby na pewno dobrze postąpił, i nagle włosy Nineko zaczęły oplątywać Garmadona. Zorientował się, co się dzieje, ale było już za późno, bo Nineko go zahipnotyzowała. Tymczasem Wu wraz z Dillonem podróżują w stronę świątyni obrońców, aby uprzedzić wszystkich przed nadchodzącym atakiem. Gdy tam dotarli, Dillon zaczął opowiadać mu o tym miejscu i go oprowadzał. Gdy rozmawiali, podbiegła do nich kobieta, a Dillon przedstawił Wu Adarze oraz wyjaśnił, że Garmadon powrócił do Nineko. Adara powiedziała, że zanim przybyli tu Wu oraz Garmadon, Nineko ćwiczyła jakieś podejrzane rzeczy i że przywołuje ona potwory. I dowiadujemy się, że ten potwór, którego Wu oraz Garmadon spotkali w lesie, został przywołany przez Nineko z odległych krańców wyspy Ninjago. I po skończonej rozmowie Dillon zaprowadził Wu do biblioteki, gdzie Komala udowodniła Wu, że Nineko to czarownica i tak dalej. Nie będę wam tutaj dokładnie opisał, o czym ona tam gadała. Wu oraz Dillon wybiegli z wieży, a na zewnątrz stały szeregi strażników. Podeszła do nich Adara i powiedziała, że przed chwilą wrócił zwiadowca, który poinformował ją, że Nineko oraz Garmadon są już w drodze. Wu ich uspokoił i powiedział, że wszystko wytłumaczy Garmadonowi. Nagle za mgły wyłoniła się Nineko wraz z Garmadonem. Wu zaczął do niego krzyczeć, że Nineko jest zła, ale jak zauważył Dillon, był on zahipnotyzowany. Nineko uniosła parasol i dzięki temu budziła ona legendarnych wojowników Felis. I wtedy zaczęła się walka. Wu za wszelką cenę musiał dostać się do Garmadona, który właśnie biegł w jego kierunku. Zaczął się wspinać na szczyt góry, a za nim Wu. Gdy dostali się na szczyt, dostali dwóch strażników, którym Wu powiedział, żeby nie robili Garmadonowi krzywdy. Z łatwością Garmadon pokonał wojowników i sięgnął on po klejnot. Bracia zaczęli się o niego szarpać, aż spadł z góry. Garmadon od razu się na niego rzucił, a za nim Wu, któremu udało się zdobyć klejnot. Dillon rozkazał Wu, aby zaniósł klejnot z powrotem na szczyt góry. Gdy już tam dotarł, tuż przed nim wylądowała Nineko, która próbowała go zahipnotyzować, ale ten zrobił przewrót w tył. I nagle rzucił się na niego Garmadon, który wytrącił Wu klejnot z rąk. Nineko szybko podniosła klejnot, ale Garmadon cały czas powtarzał: muszę zdobyć klejnot. Wu roześmiał się i powiedział do Nineko, że chyba nie jest zbyt dobra w rzucaniu czarów. I wtedy Garmadon powalił ją na plecy, a ona poślizgnęła się na kamieniach i spadła w dół. Wu okrążyła armia deszczowych kotów, a Garmadon zmierzał w jego stronę. Ale nagle deszczowe koty rozpłynęły się, a Garmadon dzięki Komali został wycząśnięty z uroku. Nie miał on bladego pojęcia, co się właśnie stało, ale Komala mu wszystko wyjaśniła. I powiedziała, że Nineko powróci, ponieważ zostało jeszcze kilka żyć. Na dworze przestał padać deszcz, a Wu skończył opowieść. No i w sumie to tyle. Naprawdę wam polecam tą książkę, nawet jeśli obejrzeliście streszczenie, bo po prostu wiele rzeczy ominąłem. Fajnie by było, gdybyście dobili tutaj tak z 500 łapek w górę. Wiem, że to dużo, no ale ostatnio wam się bardzo szybko to udało, więc tutaj również w was wierzę. Możecie także zostawić subskrypcję, a jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Nineko, a postaram się przypiąć wam serduszko. Więc ja się już z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!